Otwieramy Biblię na pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Znajdujemy tam kilka ciekawych wersetów, które będą taką kanwą naszych dzisiejszych rozważań. Werset 11. Wtedy rzekł Natan do Batrzeby, matki Salomona: czy nie słyszałaś o tym, że Adoniasz, syn Haggity, obwołał się królem bez wiedzy naszego pana Dawida? Idź teraz, pozwól, że ci dam radę i ratuj swoje życie i życie twego syna Salomona. 15 werset. I weszła Batrzeba do króla do komnaty. Król zaś był już bardzo stary, a Abiszak, szunamitka, usługiwała królowi. Gdy zaś Batrzeba przyklęknęła i oddała królowi pokłon, król zapytał: czego chcesz? A ona mu odpowiedziała: panie mój, ty przysiągłeś twojej służebnicy na pana Boga twego. Salomon, twój syn, zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie. Tymczasem zaś Adoniasz został królem, a ty, mój panie królu, o tym nie wiesz. 32 werset. Potem król Dawid rzekł: przywołajcie mi Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady. A gdy przybyli przed oblicze króla, rzekł do nich: weźcie z sobą sługi waszego pana, następnie wsadźcie Salomona, mojego syna, na moją ulicę i zaprowadźcie go do Gichonu. Tam namaści go Sadok kapłan i Natan prorok na króla nad Izraelem. Potem każcie zadąć wrogi, zawołajcie: niech żyje król Salomon. Bardzo ciekawa historia. Historia, która zmusza nas do bardzo głębokich refleksji i która też wymusza na nas, na każdym z nas, abyśmy poważnie zastanowili się nad naszymi poczynaniami jako ludzie wierzący. Oto czytamy, że niejaki Adoniasz, syn Dawida, postanowił obwołać się królem. Wiemy, że wcześniej pierworodny Dawida, Absalom, uczynił dokładnie to samo. Obwołał się królem po Dawidzie. Wręcz czyhał na swojego ojca Dawida, aby go pozbawić życia. Kolejny według wieku był właśnie Adoniasz. I ten postąpił podobnie, widząc, że król, jego ojciec, już jest starym człowiekiem. Mówiąc dzisiejszym językiem, niezdolnym do sprawowania władzy, wykorzystał tę sytuację i obwołał siebie królem. Ale w ostateczności czytamy, że na rozkaz Dawida na króla namaszczono Salomona. I jeśli sięgnęlibyśmy do Bożego Słowa trochę wcześniej, to dowiedzielibyśmy się, że Salomon miał być królem. Tak postanowił Dawid, a w zasadzie można powiedzieć, że tak postanowił Bóg, używając do tego swojego człowieka, którym był król Dawid. Dawid, który był mężem według Bożego serca, jak sam Bóg powiedział. Dwóch jego braci, dwóch braci Salomona, sięgnęło po władzę. Obaj w końcu zginęli. A Salomon i tak został królem. I właśnie to jest przyczynek do naszych dzisiejszych rozważań.
Musimy mieć świadomość, że jeśli Bóg coś postanawia, to nic nie stanie mu na przeszkodzie. Czasami diabeł czy ludzie w porozumieniu z diabłem, czy też szukający jedynie własnej chwały, wygląda jakby wolę Bożą mieli usunąć i miała zatriumfować ich własna wola, czy też diabelska wola. Bo i Absalom przez krótki czas był królem, zajął miejsce Dawida, a i Adoniasz ukoronowany wydawał ucztę i był pewien, że zaczęły się jego rządy. Ale to były tylko krótkie epizody, bardzo krótkie. Skończyły się tragicznie dla jednego i drugiego z braci. A tym, który został wyznaczony na króla, był Salomon. I on objął władzę i przez lata był wielkim królem. Końcówka jego życia niestety trochę zaburza ten obraz jego wielkości i chwały, ale niewątpliwie był to człowiek, którego Bóg wyznaczył, aby zaraz po Dawidzie, jego ojcu, objął tron w Izraelu. Moi kochani, jeżeli Bóg znajduje człowieka, jeżeli Bóg znajduje człowieka, nie kiedyś tam, ale dzisiaj, teraz, jeżeli Bóg znajduje człowieka i chce go użyć wedle swojej woli, to choćbyśmy się sprzeciwiali, choćbyśmy się buntowali, choćbyśmy chcieli zupełnie innego rozwiązania, to Bóg i tak przeprowadzi swoją wolę. To jest taka prawda, która jest niestety trochę zapomniana. Ona tak pachnie starym przymierzem, ale to jest tylko pozorne. Apostoł Paweł, to jest przykład nowotestamentowy. Apostoł Paweł był człowiekiem, który bezwzględnie walczył z uczniami Jezusa Chrystusa. Sam o sobie mówi, że był w tym czasie mordercą. Ale przyszedł czas, kiedy w drodze do Damaszku Jezus objawił się Pawłowi i Paweł przeżył nowe narodzenie. I kiedy czytamy jego pisma, to znajdujemy w nich taki werset, którym Paweł powiada, że on wybrał go sobie jeszcze przed narodzeniem. Nie przeszkodziło Bogu to, że Paweł był, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, po prostu bandytą. Był religijnym dewotem. Był człowiekiem, z którym nawet ówcześni uczniowie Chrystusa po jego nawróceniu nie chcieli mieć nic wspólnego, bali się go. Nie ufali mu. To nic nie stanęło na przeszkodzie, aby Bóg przeprowadził swoją wolę. To jest oczywiście jeden tylko z przykładów. Możemy przeczytać o Tymoteuszu, który pomimo tego, że zrezygnował przecież ze służby, został do niej przywrócony, bo taka była wola pańska. W historii Kościoła takich ludzi, których Bóg wybrał i pomimo przeszkód i pomimo sprzeciwu wielu, wielu ludzi, użył ich Bóg w niezwykły sposób. Czy to Luther, czy Wesley, ale przecież nie tylko te dwie tak wielkie postaci. Przy tej okazji musimy zastanowić się poważnie nad naszą postawą. Jeśli występujemy przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi w Kościele, czy jesteśmy świadomi tego, co robimy? Po pierwsze, łamiemy niezwykłą zasadę. Bóg ją ustanowił. Nie walcz z ciałem i z krwią.
Ale dzieła apostolskie mówią nam o innej zasadzie. A mianowicie, walcząc z człowiekiem, możemy walczyć z Bogiem. Czy chcemy tego? Tak, możemy być tego nieświadomi, to prawda. Absolutnie prawda. Ale to nie zmienia faktu, że występujemy przeciwko Bogu. Występujemy przeciwko Bożej woli, a to musi się dla nas źle skończyć. A przyjrzyjmy się tej drugiej stronie, tej, która jest atakowana, tej, która jest poddana różnego rodzaju naciskom. I tacy ludzie przyglądają się i wiedzą o swoim wybraniu, o swoim namaszczeniu. Wiedzą, co stanie się za chwilę z tymi, którzy występują przeciwko nim. Widzą to na własne oczy. Pomyślcie, ci ludzie triumfują? Nie. Oni na własne oczy widzą Bożą chwałę, Bożą sprawiedliwość, Bożą moc i drżą. Drżą, bo widzą Boga, który jest jak ogień trawiący. Kto by pomyślał, że jeden z młodszych synów Dawida zostanie królem? Wszyscy uważali inaczej. Przecież tradycja, przecież liczy się tak naprawdę pierworództwo, a jeśli nie ma już pierworodnego, to najstarszy wiekiem. Salomon nie mógł być w zasadzie królem. Przed nim było wielu pretendentów. A jednak został królem. Został, bo Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że są rzeczy, które Bóg przeprowadzi bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie? I my możemy być wtedy albo tymi drogocennymi naczyniami, które Bóg użyje w takiej służbie, albo możemy być takimi glinianymi naczyniami, byle jakimi, które być może trzeba będzie rozbić, bo sprzeciwiają się woli Bożej. Nie rozstrzygamy tutaj kwestii zbawienia. Rozstrzygamy kwestię pełni życia w Jezusie Chrystusie, pełni błogosławieństwa. Po czyjej stronie stoisz, kiedy patrzysz w Boże Słowo? Stoisz po stronie Boga i stoisz po stronie swoich braci, sióstr w Chrystusie? Czy stoisz po swojej stronie? To nie jest to samo. To nigdy nie jest to samo. Królem jest zawsze ten, który najpierw chce być sługą. Sługa nadaje się na króla najlepiej, najbardziej. Dlatego, że on pokazuje swoją postawą, że nie zależy mu na zaszczytach, ale zależy mu na wykonywaniu woli Bożej. Zależy mu na ludziach po prostu. Na których to ludziach zależy Bogu. Nie występuj przeciwko ludziom. A w szczególności nie występuj przeciwko tym, których Bóg wysłał do służby, bo będziesz walczył z Bogiem. A Bóg naprawdę jest sprawiedliwy. I dla twojego dobra powstrzyma cię. A to może być bolesne powstrzymanie. Niech Bóg nas błogosławi w Jezusie Chrystusie. Amen.